Witam serdecznie. Co gdzie boli w brzuchu? Czy jeśli boli tutaj, to znaczy, że to jest wątroba, a jeśli tutaj, to jelita? Dzisiaj na te wszystkie pytania sobie odpowiemy. Wszystko będzie w pigułce, skondensowane. Wszystkie informacje, które są najważniejsze co do lokalizacji bólów brzucha i narządów, które bolą, dzisiaj właśnie Wam podam. Nazywam się Michał Domaszewski, jestem lekarzem rodzinnym i zapraszam do oglądania mojego filmu. I uwaga, przechodzimy od razu do Meritum. Zaczynamy sobie od samej góry, czyli tak zwanego nadbrzusza. I tutaj nie mylicie się, pewnie każdy z was wie, co tutaj może boleć. Oczywiście najczęściej tu boli żołądek. E, oczywiście, refluks, zwłaszcza żołądkowo przełykowy, może powodować, że te bóle przemieszczają się wyżej, tak? czyli na przykład zaczyna boleć nas w klatce, co czasem może imitować powiedzmy u niektórych. Zawał serca. Po prostu może dawać bóle wręcz zamostkowe, które można pomylić z zawałem serca, ale najczęściej rzeczywiście, jeśli jest chory żołądek, to ból lokalizuje się w nadbrzuszu. Słynne zapalenie, helikobakter pylori, e, które musimy leczyć, tak też, ona powoduje wrzody, zapalenia i tak Niestety w konsekwencji może też doprowadzić do raka żołądka, też te bóle lokalizują się właśnie tam. Ale uwaga, żołądek to jest worek. Więc jeśli coś zjemy, to ten worek się rozciąga w dół. I tak właśnie dzieje się z naszym żołądkiem. Wyobraźmy sobie, że zjem tego cukierka. On, przemieszczając się, właściwie wpadając do żołądka, rozciągnie go w dół na tyle, że ten żołądek znajdzie się trochę niżej niż w nadbrzuszu, może nawet być w okolicach pępka. Więc jeśli boli nas też brzuch w okolicach pępka, to uwaga to również może być. Żołądek, o czym niektórzy czasem zapominają. Ok, nadbrzusze żołądek mamy z głowy. Co jeszcze może boleć w tym nadbrzuszu? Otóż zaskoczę was uwaga, trzustka. Trzustka dosyć rzadko boli, na przykład przewlekłe zapalenie trzustki może też boleć mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie boli nas żołądek, czyli w nadbrzuszu. O, to jest oczywiście szerokie zagadnienie, bo tam może być jeszcze szereg innych objawów. Wiadomo, trzustka może dawać różne nietypowe objawy, jak na przykład stolce tłuszczowe i tak dalej. Tam jest cała gama objawów, które mogą się wydarzyć. Jechałem ostatnio pociągiem i strasznie mnie zabolał brzuch. Ale w którym miejscu? No, w okolicach dworca centralnego. Ale dokładnie gdzie? No, w przedziale. Przy oknie. Ok, sprawę trzustki mamy już z głowy, ale idziemy w kolej, do kolejnej lokalizacji, czyli powiedzmy lokalizacja pod prawym łukiem żebrowym. I tutaj każde dziecko wie, że tam znajduje się co? Wątroba. I że ta wątroba bardzo często boli. Błąd. Wątroba właśnie bardzo rzadko boli. Wątroba może oczywiście boleć w specyficznych bardzo sytuacjach, na przykład jak jest powiększona i na przykład uciska różne struktury, różne narządy w naszym ciele, ale sama wątroba czy choroba wątroby rzadko boli. Najczęściej w tej lokalizacji boli uwaga, pęcherzyk żółciowy. Pęcherzyk żółciowy, w którym na przykład gromadzą się kamienie albo tak zwany piasek w cudzysłowie, który. Bardzo ciężko jest dostrzec w tych podstawowych badaniach obrazowych np. w USG jamy brzusznej, natomiast już tamten ten piaseczek się powiedzmy zbiera. Oczywiście silny ból może wywołać zapalenie pęcherzyka żółciowego i tutaj podkreślam pęcherzyka, nie woreczka żółciowego, Eli, jeśli chcecie zaimponować swojemu lekarzowi, to właśnie powiedzcie być może boli mnie pęcherzyk, nie woreczek. I tam rzeczywiście, jak zjemy coś tłustego i tworzą się nam kamienie, no to tam, właśnie pod prawym łukiem żebrowym, będzie nas boleć. Oczywiście tutaj kwestia leczenia to już jest bardzo szeroka sprawa i tak dalej. Idziemy dalej. Co się znajduje pod lewym łukiem żebrowym? Hmm. Tutaj każdy powie, no w sumie to nic, no bo pff, nie do końca w sumie wiemy co. Otóż tam jest bardzo ważny, Narząd, śledziona. Śledziona niektórzy złośliwi mówią, że do niczego nie służy, że śledziona jest magazynem krwi, ale uwaga, śledziona też może wywołać może nie silny ból, ale tak zwany dyskomfort, jeśli na przykład ulegnie powiększeniu. Kiedy tak się dzieje, Na przykład w niektórych nowotworach może, może do tego dojść. Śledziona to jest też taki pechowy narząd, że czasem przy urazach bardzo łatwo potrafi pęknąć. To są takie rzeczy no, bardzo niebezpieczne przy wypadkach, których chirurdzy bardzo się obawiają. Natomiast o czym się nie mówi: to też może boleć nas kamica nerek. I to zarówno pod lewym żebrem, jak i pod prawym. Dlatego, że kamień z nerek może się przemieszczać. I teraz e, mnie na studiach uczono, że na przykład pęcherz boli pod prawą łopatką, a pod lewą łopatką boli trzustka, ale pod obydwiema łopatkami. Może boleć kamień nerkowy, który potem przemieszczając się, boli tak jak wzdłuż idzie się, idą po prostu moczowody, boli po prostu coraz niżej w brzuchu, bo te kamienie po prostu się przemieszczają w dół i ten ból już nie jest zlokalizowany z tyłu, ale właśnie w brzuchu. Więc o tym też trzeba pamiętać, że kamica nerek może też boleć w brzuchu. Więc nie zapominajmy o tym. Jeśli nie wiemy, czy mamy kamicę nerek, USG jamy brzusznej może nam tutaj dostarczyć odpowiedzi. Zanim przejdziemy do tych dolnych partii brzucha, to chciałem jeszcze nadmienić, że są bóle brzucha bardzo nietypowe. Na przykład są różne zapalenia jelit, które na przykład zapalenie leśniowskiego krona, wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Te dwa zapalenia ciężko jest czasem odróżnić od siebie, ale one mogą dawać. Dosyć niespecyficzne bóle. Tak samo niektóre nowotwory mogą dawać trochę niespecyficzne bóle w jamie brzusznej, w zależności od tego, oczywiście, gdzie ten nowotwór się znajduje, ból też może promieniować w różne miejsca, czyli ból brzucha może na przykład boleć na jednym miejscu, a tak naprawdę jest to ból promieniujący z zupełnie innej lokalizacji. Też dosyć nietypowym bólem jest tak zwany zawał kreski, to jest też ból, który Zawą może być nie tylko w sercu, ale też w tych naczyniach, które po prostu znajdują się w brzuchu, to też jest bardzo silny ból. Dobrze, odhaczyliśmy te nietypowe bóle, a teraz idziemy w dół. Czyli gdzie? Do prawego dołu biodrowego. Mniej więcej, bo to, bo to oczywiście może być, mówimy o tej całej okolicy tam, powiedzmy, tak? No i pierwsze pytanie, co tam się znajduje? I każdy odpowie: Otóż wyrostek robaczkowy. I faktycznie, tam się znajduje wyrostek robaczkowy, i tam, jeśli dochodzi do zapalenia wyrostka, rzeczywiście boli. Ale uwaga, zapalenie wyrostka może się zarozpocząć nawet od nadbrzusza, czyli od tej lokalizacji, gdzie przeważnie uważamy, że boli nas żołądek. I potem może się przemieścić do tego właśnie prawego dołu biodrowego. Co może tam jeszcze boleć oprócz wyrostka? Otóż tak zwany uchyłek Meckela. Słyszeliście o uchyłku Meckela? To jest dużo mniej popularny, popularna przyczyna bólu w prawym dole biodrowym, ale też te bóle mogą przypominać, w, przy, na przykład zapaleniu, przy zapaleniu uchyłka Meckela, bardzo mogą przypominać zapalenie wyrostka robaczkowego. Cóż to jest uchyłek? Uchyłki mogą być wszędzie w naszym jelicie, ale zasadniczo jak przetniemy jelito, no to co? Mamy taką rurę. Wyobraźcie sobie, że stolec ma przejść te masy kałowe przez taki uchyłek. No, będzie problem. Mogą się zaklinować tutaj. Może właśnie dojść wtedy do tego stanu zapalnego, bo po prostu ten stolec nie przechodzi tak jak powinien. I ten najsłynniejszy uchyłek, czyli to serduszko jelitowe, to właśnie jest uchyłek Meckela, który właśnie znajduje się w podobnej lokalizacji i boli w podobnej lokalizacji co zapalenie wyrostka. Macie dość? Oj nie. Przechodzimy do kolejnej lokalizacji, czyli zupełnie po drugiej stronie lewy dół biodrowy. Ktoś powie, no tam nic nie ma, a jednak jest to dosyć charakterystyczne miejsce do bólu, kiedy ktoś ma tak zwany zespół jelita drażliwego. To jest zespół, o którym można by było dużo mówić. Ja lubię takie stwierdzenie, że zespół jelita drażliwego zaczyna się od głowy, a potem przechodzi na jelita. Troszeczkę tak jest, że że zespół Elita Drażliwego połączony jest troszeczkę z naszymi problemami, powiedzmy, które siedzą w naszej głowie. Na razie nie będziemy się nad tym rozwodzić zbyt długo, ale oczywiście faktem jest, że tutaj, jeśli coś boli, to przeważnie jest to przyczyna właśnie w zespole Elita Drażliwego. Idziemy dalej. Podbrzusze. Każdy wie, co tam jest. Tam boli pęcherz moczowy. Czyli jeżeli do objawów, jakimi są bóle oczywiście w podbrzuszu, dołączy się taki objaw jak na przykład pieczenie przy oddawaniu moczu, to wszyscy wiemy, że to jest zapalenie pęcherza. Ale uwaga, nie zawsze tak się musi dziać. Nie zawsze muszą być te objawy tak zwane dyzuryczne, czyli ten ból i pieczenie. Czasem może to przebiegać dosyć nietypowo. I wtedy na przykład tylko boli w podbrzuszu, a tego objawu jakim jest pieczenie przy oddawaniu moczu już nie ma. Ym, tutaj oczywiście są też przydatki kobiece, tutaj zapalenie przydatków może być, a tutaj ekspertem nie jestem. Tutaj już pytajcie ginekologów, jak to leczyć, jak to przebiega i tak dalej, ale oczywiście tam również boleć może. I teraz, kiedy powinniśmy się bardzo obawiać bólu brzucha? kiedy ten ból brzucha jest niebezpieczny. Otóż odpowiedzią dostarczy najprostszą odpowiedzią będzie po prostu badanie brzucha przez lekarza. Ale uwaga, jeśli tego lekarza nie ma w pobliżu, to na pewno pierwszym powodem do niepokoju jest bardzo silny ból, czyli taki, który naprawdę, z którym nie możemy sobie poradzić zwłaszcza jak poda się leki i nadal ten ból nie ustępuje, to jest powód, żeby się pilnie zgłosić do lekarza. Jeżeli wyjmieślimy sobie taką skalę, która się nazywa skalą was, która powiedzmy, że nie istnieje. Wymyślmy sobie, że punkt numer jeden to jest takie ćmienie, a punkt numer 10 to jest ból nie do zniesienia. Jeśli mamy 8, 9 albo 10 w tej skali, pilnie lekarz. Lekarz bardzo często na izbie przyjęć będzie oceniał, czy nie doszło na przykład do zapalenia otrzewnej, czy mamy do czynienia z tak zwanym ostrym brzuchem. Wtedy wykona szereg oczywiście badań brzucha, między innymi taki słynny objaw, przyciska się po prostu Rękę do brzucha, następnie odstępuje się i ból nasila się w momencie, kiedy tę rękę chirurg zabiera. To jest tak zwany charakterystyczny objaw otrzewnowy, który informuje nas o tym, że stan jest bardzo poważny, że może być zapalenie otrzewnej i pacjent może wymagać pilnie operacji. I to tyle, jeśli chodzi o ból brzucha. Mam nadzieję, że za bardzo tutaj. Chciałem może za dużo powiedzieć, piszcie w komentarzach, jakie macie jeszcze pytania, gdzie was brzuch bolał, może w nietypowych miejscach jakieś narządy bolały. Zachęcam do komentowania, łapki w górę, jeśli Wam się podobało i filmik się przydał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.